Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Śladami Czterech Łap i dzisiaj nagramy sobie unboxing paczki z AutoZoo. Zapłaciłam za nią 150 zł około. No i jest tutaj większość dla psiaków, ale coś tam dla króliczka, dla mojego Frania też jest. I tutaj zakryłam adres, wziąłam noża, żebyśmy mogli rozciąć paczkę. No więc rozetniemy teraz. Okej, okay, otwieramy. Gdzieś tutaj nam się przykrzywił statyw. Ja jeszcze nie zaglądałam do środka, bo otwieram razem z Wami. I u góry od razu widzę, że mamy takie wypełnienie, więc fajnie. Takie tekturowe, ekologiczne, więc bardzo fajnie. I tam już chyba nie ma żadnego wypełnienia i zaglądamy do środka. Zaczniemy tutaj. Tutaj ogólnie w rogu będą Wam się wyświetlały ceny, bo nie wiem, gdzie jest tam faktura. Lady już tutaj przyszła. No i to są cztery hiszpańskie kości strzałkowe z szynką, więc takie malutkie. W sumie no to takie idealne, bo ja zazwyczaj kupuję dla Lady te ogromne, a te są takie małe, a są bardzo twarde, więc na cały dzień ją zajmą, bo te wielkie ją zajmują na około tydzień. Więc takie kostki z Alva Spirit. Teraz tam widzę trochę mokrych karm, które zamawiałam. I pierwszą mokrą karmą jest karma Fitmin for Life. Jest ona o smaku chyba wołowiny, tak, beef. Ma 400 gram, dawkowanie i już tutaj składzik też powinien chyba być po polsku, tak. Tutaj mamy skład, tutaj jest chyba, nie? Nie wiem, tak. 70% mieszanina serca wołowe, mięso wołowe, wątroba wołowa, płuca wołowe, flaki wołowe i 29% wywar. Także taka puszka, ja chciałam przetestować, bo nigdy nic chyba z Fitmina nie miałam, jeśli dobrze kojarzę. Dalej mamy puszkę z John Doga, też bardzo chciałam kupić. Jest ona w smaku cielęciny z żurawiną i ona ogólnie tak ładnie się błyszczy, też ma 400 gram. Dawkowanie jest tutaj, takie w ogóle złote i skład 67% cielęciny, 3% owoców, minerały też są i takie różne dodatki. O, i tutaj taki bardzo ładny piesek i ja właśnie też subskrybuję John Doga na YouTubie i postanowiłam też zakupić taką karmę od nich. Ceny Wam się tutaj wyświetlają, bo tam widzę gdzieś faktury na dole, ale no nie będę czytała, będziecie mieli tutaj powklejane. Następna karma i to jest puszka 800 gram, bo tamte były 400 i zobaczcie porównanie, jedna puszka z tą i taka puszka 400 gram mi wystarczy dla Luny i Lady na 2 dni, połowa na jeden dzień i połowa na drugi, a taka wielka wystarczy na 4 dni i tutaj jest koktajl wielomięsny z Animondy Gran Carno, ona była trochę droższa, bo ona chyba kosztowała ponad 12 zł. No ale na dzień nam to wychodzi 3 zł. No więc tak okej, jak na dzień. Dawkowanie. I jestem ciekawa, czy moim pieskom zasmakuje. Tutaj mamy 38% wołowiny, 18% kurczaka, 6% serca indyka, 6% dziczyzny. No także fajny skład. Dużo osób właśnie kupowało, na przykład dedok pysia i też chciałam, żeby pieski spróbowały ten koktajl mięsny. Zobaczę, czy posmakuje. I już chyba ostatnia mokra karma, a nie, jeszcze jedna powinna być. Ale to zobaczycie. Jest to Dolina Notci Premium, bogata w pstrąga. I ona też ma 800 gram, czyli to jest tą dużą puszką. Składzik jest dobry, bo ja już nieraz miałam puszki i saszetki z Doliny. Poczekajcie, ostrość. Ale takiej wielkiej jeszcze nie miałam. No tutaj możecie sobie zatrzymać i przeczytać ten składzik. Odkładam tam do tyłu i patrzymy, szukam może tej ostatniej mokrej karmy. O tak, już znalazłam i to w ogóle mega ładnie wygląda. Jest to Rinti, saszetka. Ona ma 400 gram, czyli tyle co te małe puszki. I skład po polsku może jest? Tak, jest po polsku skład. I Rinti też jest fajną karmą. Ja miałam z Rinti pasztyciki, puszkę taką małą, ale takiej dużej saszetki jeszcze nie miałam.
I to tyle z mokrych karm, ale widzę, że w gratisie dostaliśmy takie smaczki. Ja w ogóle nigdy w życiu nie dostałam żadnego gratisa. I się tak z tego cieszę. Może damy Lady teraz jednego takiego smaczka i sporo tego, bo aż 4. Zobaczę w ogóle, jak to tutaj pachnie. No takim mięskiem, więc to może być dobre. Także Lejdusi damy. Proszę bardzo. Ona sobie tutaj może jeść, bo tutaj no widać, że się za to zabrała, więc jej smakuje. Skoro jesteśmy przy pieskach, no to może najpierw pokażę Wam wszystko dla piesków. I dalej mamy z macet, skórę dzika, 60 gram. I to nie było drogie, ale myślałam szczerze, że tego będzie trochę więcej, bo tutaj jest tylko jeden taki większy gryzak i dwa takie małe. Więc to wystarczy na chwilkę. Ale zobaczymy. Ale to jest w sumie bardzo twarde, więc no trochę może piska zająć. No i skład to jest po prostu skóra z dzika naturalna. To jest produkt polski. I tam jest jeszcze dla pieska jakieś rzeczy. Z macet 100% naturalna tchawica. O, i te tchawice są takie bardziej, niektóre są takie cięższe, że są bardziej takie, że piesek sobie jak chrupkę zje. Tutaj mamy 100 gram, no i ceny Wam wklejam, bo nie pamiętam. No i jest tutaj tak, nie wiem, z 8 takich tchawic i właśnie wzięłam te gryzaki wszystkie, te z Alfy, właśnie z tego i te z macet z myślą o Lady, bo jej się kończą gryzaki, a Luna za bardzo nie lubi. Okej, okay, następną rzeczą jest kilogram wiejski z ogrody tuńczyk ze śledziem. Mamy dawkowanie i składzik. Moje pyski bardzo lubią rybę, więc wzięłam im z rybą. Tak trochę zaoszczędzimy mięsa, bo jednak ryby są wegetariańskie. I tutaj nie wiem, jest jakieś mięso? Chyba nie ma tutaj żadnego mięsa, albo ewentualnie troszkę, ale wygląda na to, że są same ryby, więc fajnie. I pastylki też są takie dość małe. A moje pieski teraz jedzą aktualnie wiejską zagrodę i tutaj mamy datę ważności. No i cenę gdzieś tutaj też będziecie mieli na ekranie. Ten następny kilogram wiejskiej zagrody, tym razem nie ma takiej ładnej etykietki, ale jest to smak jagięcina z kaczką i też jest jej kilogram. Lady tam już się dobiera do tych rzeczy. Czuję te wszystkie zapaszki, bo tego smaczka już zjadła. No i tutaj mamy też cały kilogram i pastylki, te chrupki też są bardzo małe. I nie wiem, wydawało mi się, że zamawiałam kaczkę z gruszką, no ale jagięcina z kaczką też im powinna smakować. Jeśli chodzi o psy, to już wszystko, ale jeszcze są rzeczy dla królika i ogólnie tutaj mam fakturę, ale no nie będę Wam jej pokazywać, tylko Wam później podam ceny Lady. Ona już się do tego dobiera, muszę to szczelnie zamknąć, bo zaraz zje, a je nowe starczy, tam do tyłu wrzucę. Także teraz Wam pokażę rzeczy dla kicka. Pierwszą rzeczą jest paczka babki lancetowatej z Herbal Pets. Ona ma 70 gram, z tyłu jest trochę skruszona, ale tak to z przodu ma bardzo ładne kawałki. To jest jedno z ulubionych ziół mojego królika, a ostatnio nam się skończyło i nie mieliśmy. Dalej, już nie będę może zatrzymywać, ziele mniszka z kwiatem króliki gryzonie. Ja tego nigdy nie miałam, bo nigdzie nie mogłam znaleźć, ale to ma 80 gram i też nie było drogie, coś koło 5 zł. A myślę, że możemy posmakować. Następną rzeczą jest pokrzywa z Herbal Petsu i ona też kosztowała około 5 zł, ma 70 gram i my dostaliśmy próbkę kończyny od Zyśni Komorską Świat i Franiowi bardzo posmakowała, więc postanowiłam zakupić. I z Herbal Petsu została jeszcze jedna rzecz, a są to gryzaczki warzywne dla królików i gryzoni. Ostatnio jak zamawiałam na Hipciu, to nie było ich, znaczy to było dość dawno, bo w styczniu. Ja chciałam je kupić, ale teraz akurat były i też niedrogie, a mają aż 160 gram. I ładnie też się prezentują, a ich składzik macie tutaj. Oj. To jest bardziej dla okruszka, ale Franek też może któregoś gryzaczka dostanie. I dwie ostatnie rzeczy w parce właściwie były kupione jako jedna, ale już Wam je pokażę z bliska. Karton może już wezmę. Lady tutaj tyłkiem weszła po tamte przysmaki. Weź się odsuń, nie nagrywam. Jest to kilogram karmy Versellaga Complete. Chyba Kuni Complete.
z tego co wiem, tak to się czyta. I bardzo ładne kawałki są tutaj, żółte, zielone i czerwone. I to jest jedna z najlepszych karm dla królików. Jesteśmy aktualnie na Beaufort Nature, ale mój królik za bardzo za tym nie przypada, więc zamówiłam taki kilogram. No i myślałam, że to będzie w opakowaniu. Ojeju, tutaj mamy jedną wielką sieczkę z tyłu. Na szczęście nie cały granulat, tylko trochę z tyłu. Ale to z tej sieczki zrobimy ciasteczka. No i chyba tutaj jest po pół kilo w jednym woreczku. A tak to mamy kilogram. No i od razu zakupiłam więcej. Mam nadzieję, że mu będzie smakowało. Tutaj mamy naszą kwotę. Więc no tego około 150 zł. A tak się prezentują całe zakupy. Trudno mi to wszystko ująć w jednym kadrze. Tutaj są rzeczy dla królika. No i w sumie dla chomika też. Właściwie to zioła i te gryzaczki. Tutaj dla piesków. Zamówiłam właśnie różne mokre karmy. Te cztery do przetestowania, a tą po prostu tak wzięłam, bo jest rybna, a moje pieski ją lubią. Suchą karmę, tutaj trochę gryzaczków. No i tutaj te fajne gratisiki, za które też bardzo dziękujemy. No i jeżeli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Oraz jeśli jeszcze tego nie robicie, możecie zasubskrybować nasz kanał, za co byśmy byli bardzo wdzięczni. No i Wy będziecie też ze wszystkim na bieżąco. No także my już się z Wami żegnamy. Do zobaczenia!